Kto ty jesteś? Czy dał ciuszek? Jaki znak twój? Pełny brzuszek! Zjadam liter, całe wersy, nie zostawiam smutnych wierszy. No pewnie, że nie. Książka radość niech przynosi, więc czytałciuch bardzo prosi. Nie zaginaj nigdy rogów i nie czytaj wśród pierogów. Książka radość niech przynosi, więc czytałciuch bardzo prosi. Nie zaginaj nigdy rogów i nie czytaj wśród pierogów. Dzień dobry. A kuku, któż tu jest ze mną? Poznają Państwo, trudno nie poznać. Oto autorka niezwykłej książki Stan splątania. Pierwsza książka tej autorki, czyli Roxany Jędrzejewskiej-Wróbel. Dzień dobry. Dzień dobry. Dla młodzieży. A znana autorka jest z fantastycznych książek dla młodszych dzieci. No niesamowitej Florki, która gdzieś sobie poszła. Nie ma jej tutaj. No nie ma. No słuchaj, nie ma Florki. Nie ma. To prawda. Ale to nic. Mamy maleństwo. Znaczy, przepraszam, nie. Maleńkie królestwo. Zawsze mi się nazywa. Maleńkie królestwo królewny Aurelki. No tak właśnie. Jest. Historia, która się nie starzeje. Historia o małej dziewczynce, która postanowiła być królewną, ale niekonwencjonalną. Postanowiła zarządzić swoim królestwem tak, żeby to ona była w nim prawdziwą królową, czyli żeby rzeczywistość królestwa nie wpychała jej na przykład w za ciasną suknię, za to piękną, na wieżę, z której ma wypatrywać królewicza, a niekoniecznie ma na to ochotę. Więc Aurelka w tej książce uczy się, jak być tak naprawdę królową swojego życia. A czy Aurelka jest taką feministką trochę? No zdecydowanie. Ona się uczy. Uczy się siebie, aha, uczy się świata. Uczy się, jak wziąć za to swoje życie i za ten swój świat odpowiedzialność. Tak jest. Więc jest to taki bardzo świadomy feminist. Po bardzo prostu ważna książka dla małych dziewczynek. Tak, i jedna z od jakiego wieku polecamy? No, 5 lat. Dobrze, proszę pamiętać. Proszę pamiętać, zapamiętać ten tytuł. Dodam też, że są przedstawienia w oparciu o tę książkę. Tak, Teatr Baj w Warszawie i Teatr w Szczecinie. Pleciuga zrealizowały spektakle teatralne na podstawie Aurelki. Bardzo pomocne, nie tylko spektakle, ale przede wszystkim książka, bo cudownie się czyta wieczorem, prawda, przytulonym będąc do taty, mamy. No a tu 7 wspaniałych, co to za książka, 7 przypomnijmy. 7 wspaniałych, kolejne już wydanie, 7 wspaniałych i 6 innych niecałkiem nieznanych historii, czyli 7 opowiadań na podstawie bardzo znanych klasycznych bajek. Jest Kopciuszek, jest Roszpunka, jest Śpiąca Królewna, ale w zupełnie nowych odsłonach. Jest więcej tytułów. Opowiesz nam o tym. Tak, teraz to były baśnie klasyczne. Po sukcesie tej książki postanowiłam sięgnąć po baśnie ludowe. Proszę. I właśnie teraz. Tadam! Tadam! Pierwsza ale wydawnictwo serii. Bajka. Wydawnictwo tak, Bajka. Proszę nie zapomnieć. Tak. Wydawnictwo Bajka, tak samo jak i ta seria. Tak. Tutaj jestem wierna wydawcy. Kontynuacja, tak? 7 wspaniałych kontynuacja, czyli 7 szczęśliwych. Tym razem bohaterkami są dziewczynki, a na warsztat wzięłam baśnie ludowe. Jak się okazuje, już mało dzieciom znane. Kwiat paproci, Szklana góra, Dziwożona. Z Dziwożoną sama się poznałam dopiero, pisząc tę historię. Będą jeszcze Żelazne trzewiczki, będzie Żywa woda, Kije samobije i Śpiący rycerze. Czyli taka klasyka ludowa, właśnie troszeczkę już zapomniana, w zupełnie nowych odsłonach. Dobrze, a powiedzmy, dlaczego warto sięgać i pisać też właśnie w nowej odsłonie klasyczne bajki? Bo te baśnie niosą ze sobą dużo prawd, które są wiecznie żywe, jak woda żywa. Ale ja postanowiłam się właśnie przyjrzeć im tak bardzo uważnie, wykorzystać te motywy, które się w nich pojawiły, które gdzieś tam głęboko każdy w nas w sercu rozpoznaje, nawet jak baśni nie zna. Kwiat paproci, poszukiwanie szczęścia, nieustająca pogoń za szczęściem, co jest tym szczęściem.
pyta Zosia, bohaterka pierwszej części. Pyta i szuka odpowiedzi. Nie jest to łatwe, bo na początku w pole wywodziła aplikacja, bo oczywiście wszyscy chcą wiedzieć, mają świetne odpowiedzi na to, czym jest szczęście dla Zosi, podobnie jak dla Aurelki. No, bo wszyscy wiedzą najlepiej. Więc tutaj Zosia wyrusza na poszukiwanie, na początku zwiedziona przez aplikację, potem już własną drogą i tak naprawdę cała ta seria to jest podróż bohaterek, które wyruszają na poszukiwanie właśnie jakiejś wartości, która okazuje się dla nich niezwykle cenna. Dla Zosi jest to mądrość. Dla Hani, bohaterki Szklanej Góry, jest to odwaga. Hania żyje w cieniu króla strachu, który tak naprawdę nie pozwala jej żyć, tak? Tym oddechem swoim na plecach. Za każdym razem, kiedy postanawia zrobić coś nowego, coś, czego trochę się boi, jeździć na rowerze, spróbować pływania, on mówi: nie dasz rady, jesteś za słaba. Skąd ja to znam? Nie uda ci się i Hania się wycofuje. I któregoś dnia postanawia się zmierzyć z tym swoim lękiem pod wpływem snu i postanawia wyruszyć na Szklaną Górę. To o tym jest historia, o podróży bohaterki, dziwożona. O, to nie ta, to ta, ostatnia na razie z cyklu, który się ukazał. To Magda, która wychowuje się, uczy się dobrego wychowania na farmie dla dziewczynek, bardzo grzecznych dziewczynek, gdzie pani Blum właśnie też dyktuje, jak dziewczynki zachowywać się powinny i czego nie powinny unikać. Otóż powinny unikać dziwożony, straszliwej postaci, która biega po lasach, gruba, z owłosionymi nogami w czerwonej czapce i porywa dziewczynki. O rety. No i któregoś dnia Magda podczas pełni, bardzo ciekawa, pełni, nie dziwożony, wychyla się przez okno i pojawia się dziwożona. Czy naprawdę jest postacią taką, jak ją opisywano, co, jak taką ją opisuje złą pani w ogóle. O tym jest ta historia. Jakie wartości, jaką jakość niesie za sobą dziwożona. Jest to historia o wolności. Piękne. Jest to historia o wolności, dziwożona, postać z Podhala, z baśni czeskich i słowackich. Tak. Niezwykła postać, bardzo trochę już zapomniana, sama ją odkryłam. Pięknie. Podczas właśnie kwerendy i bardzo, bardzo polecam uwadze. Koniecznie, oczywiście. Ja ci bardzo dziękuję za Hanię i odwagę, dlatego że byłam świadkiem, jak mama do dziecka mówi: nie nauczysz się jeździć na rowerze, bo ja nie umiem. Drodzy Państwo, no jak mama może dziecku coś takiego mówić? To, że my czegoś nie umiemy, to nie znaczy, że nasze dziecko nie będzie umiało, prawda? Oczywiście, każdy ma jakąś szklaną górę. O tutaj każda baśń jest poprzedzona fragmentem z baśni oryginalnej. Piękne ilustracje. Kto ilustruje całą serię? Marianna Oklejak oczywiście, no, tak jak właśnie. I siedmiu wspaniałych, tak, siedem szczęśliwych. Zaprojektowała wszystkie ilustracje, zaprojektowała całą serię Marianna Oklejak i tutaj właśnie jej autorstwa jest i Król Strachu, który zaciska swoje kościste ręce na ramionach Hani, i Szklana Góra, na którą postanawia się nam Hania wspiąć mimo lęku, tak, bo odwaga to nie jest brak strachu. Tak. No i już tutaj zdradzę, żeby nie było tak strasznie, bo zrobiło się strasznie, mroczne. Ale tak, tu nie. Hania udaje się Hani dotrzeć na szczyt i przytula Króla Strachu. O, jak ładnie. Bo nie o to chodzi, żeby ze swoim strachem walczyć. Nie, zaprzyjaźnić się z nim. Ale żeby oswoić go. Tak, dokładnie, żeby nam służył, bo strach oczywiście jest nam potrzebny. Potrzebny, bo nas chroni. Ostrzega. Też ostrzega, dokładnie, pobudza naszą intuicję. Dobrze. Ale jak zaczyna nami rządzić, to wtedy się dzieje to, co się zdarzyło Hani, więc o tym jest ta historia. Tak, o odwadze. No, ale tu mamy też książki. Za chwilę powiemy jeszcze o Stanie Splątania, bo to jest cudowna książka. Jeśli chodzi o taką dojrzałość dla nastolatków, spojrzenie na pewne problemy ich. Ja byłam nią zachwycona i nie tylko ja, bo też nastolatkowie. Ale Pracownia Aurory, niesamowita książka również. Pracownia Aurory, historia o sercu. Historia o warsztacie rzemieślniczym, który nie jest już nikomu potrzebny. Bo na ulicy wszystkie warsztaty zniknęły. Pojawiły się banki, pojawiły się fast foody, pojawiły się salony piękności. A straciła wartość ręczna praca, straciła wartość, umiejętność, którą można przekazać następnemu pokoleniu. Aurora, rzemieślniczka,
osoba, która umiała naprawiać ludzkie serca, nagle straciła swoją pracownię. Znaczy właściwie nie straciła pracowni, ale straciła klientów i postanowiła zamknąć pracownię. Straciła też nadzieję. To historia o tym, czy warto dbać o swoje serce, czy warto być uważnym na serca innych i o tym, co jest tak naprawdę w życiu najważniejsze, a także o tym, co możemy sobie nawzajem dać, bo jest to historia międzypokoleniowa. Aurora powoli odchodzi, ale nadchodzi młode pokolenie, które może się wiele od tego starszego nauczyć. O takich najważniejszych sprawach, o których nie do końca możemy znaleźć informacje w internecie, bo nie jest tam mnóstwo informacji, ale jednak nie wszystko. No tak jak żywy człowiek przekazuje, to chyba internet nie przekaże, prawda? Nie odpowie na pewne pytania. A przypomnijmy też książkę pod tytułem Jeleń. Dodam, że wszystkie te publikacje, które do tej pory omawiałaś, wydało wydawnictwo Bajka. Tak jest, wydawnictwo Bajka, Aurora, pracownia Aurory i Jeleń są z tej samej serii. Jeleń mógłby być kolegą dziwożony, bo jest to też historia o wolności, chociaż na początku wcale się tak nie zapowiada, bo Jeleń jest bardzo przywiązany do swojego malutkiego mieszkanka w jednym z tych wieżowców. Czy Jeleń powinien mieszkać w takim malutkim mieszkanku z tym swoim ogromnym porożem? Czy jeleń powinien chodzić w garniturze? Czy to jest rzeczywiście strój dla jelenia? O tym jest ta historia. I o tym, czy to, co nam się przydarza i wydaje nam się fatalne, okropne i straszliwe, takie naprawdę zawsze jest, czy też może w zdarzeniach, które nie wydają, które są dla nas niewygodne, na końcu jest nadzieja na zmianę na lepsze. No właśnie, te zmiany, czy zgadzamy się z nimi. A dodajmy jeszcze, że ilustracje do Jelenia zrobiła Grażyna Rigal z Sopotu, gdzie jesteśmy. Proszę bardzo, tak, jesteśmy. Tu nieopodal Grażyna ma swoją pracownię, a ilustracje do pracowni Aurory z kolei zrobiła w swojej pracowni Jona Jung, ilustratorka Florki i też nieopodal, bo z Gdańska. No proszę, tak, jesteśmy cały czas, wszystko się dzieje w Trójmieście. No i czas najwyższy opowiedzieć teraz o trochę innym wydawnictwie, znanym bardziej z pozycji dla dorosłych w większości, no bo mniej książek dla dzieci wydali. Niemniej jednak, jeżeli wydają, to też są to perełki, a to jest perełka dla nastolatków. Stan splątania. No i teraz oddaję Ci głos. Stan splątania, tak. Wszystko ze wszystkim jest poplątane. Myśli z uczuciami, tęsknoty z obowiązkami, młodzi ze starymi, pomiędzy nimi średnie pokolenie, które pędzi, żeby zdążyć, żeby zarobić pieniądze. Głównymi bohaterami jest trójka młodych ludzi, która właśnie zdaje egzaminy do wymarzonego liceum. Żeby się tam dostać, oczywiście potrzebne są punkty, jak najwięcej punktów. Punkty. Dlatego nawet 3 punkty za wolontariat mogą być na wagę złota. I w ten sposób Miłosz, Maria i Lena trafiają do domu seniora, bardzo luksusowego domu seniora. Tam spotykają bardzo starych ludzi, którzy im się zupełnie nie podobają na początku. Tak samo jak i ci młodzi nie podobają się zbyt starym ludziom. Te światy niezbyt często się spotykają, czyli ale... jest akceptacja, prawda? Pojawia się... Powolutku pojawia się akceptacja, zrozumienie, a przede wszystkim widzenie siebie nawzajem. Jest to historia o tym, że każdy chce być widziany i każdy potrzebuje być zobaczony tak naprawdę. I to jest największy dar, jaki możemy sobie nawzajem ofiarować, bo też wszyscy jesteśmy ze sobą. Niezależnie od wieku, prawda? Niezależnie od wieku, ten właśnie moment, że widzimy się, rozmawiamy, niezależnie właśnie od wieku, od kultury, od wychowania, ale otaczamy się szacunkiem, prawda, i serdecznością, bo to jest bardzo ważne. I o tym jest ta książka. Mówiłaś mi też, że wcześniej, jak rozmawiałyśmy na temat stanu splątania, że też wrażenie na tobie robiły opowieści twojej córki, która mieszka w Anglii.
i mówiła ci, pracuje w szkole tam, prawda? I, tak. I opowiadała ci właśnie o młodzieży, więc... Tak, no młodzież właśnie, okazuje się, że tak naprawdę młodzież i w Polsce, i w Wielkiej Brytanii, na całym świecie, to co ja widzę, co jest problemem, to jest taka ogromna samotność. No właśnie. Ogromna samotność. Wszyscy właściwie jesteśmy samotni i bardzo tęsknimy za spotkaniem, ale za takim prawdziwym, niepowierzchownym spotkaniem. I o tym jest ta historia, o tym też, że to spotkanie nie jest łatwe. Trzeba wyjść z jakichś takich swoich przyzwyczajeń, ze swojego sposobu myślenia czasem, ale jest bardzo karmiące i wiele sobie nawzajem możemy dać. Po prostu starzy ludzie dają młodym bohaterom bardzo dużo, młodzi dają starym, jest wymiana, ale bez średniego pokolenia nic by się nie wydarzyło. Ta rewolucja, która tu się wydarza, nie wydarzyłaby się bez średniego pokolenia, bo właśnie wszyscy jesteśmy połączeni, jesteśmy splątani i razem możemy o wiele więcej niż osobno. Drodzy Państwo, to było bardzo piękne spotkanie, myślę, tu w Trójmieście. Ja ogromnie się cieszę, że znalazłaś czas, że mogłyśmy się w tym pokoiku spotkać i zaaranżować sobie taką rozmowę. I mam nadzieję, że to będzie z Państwu służyło. Zaglądajcie, słuchajcie, przypominajcie i biegnijcie do księgarni koniecznie, bo przypomnijmy tytuły. 7 szczęśliwych, baśnie niedosiedzane, seria. Szklana Góra, Dziwożona, Kwiat Paproci, za chwilę Woda Żywa i Żelazne Trzewiczki. Historie o tym tak naprawdę 7 składników szczęścia. Tak jest, a wcześniej przed tym było... 7 wspaniałych i 6 innych nieznanych historii. Baśnie, nowe wersje z klasycznych baśni, na przykład 3 świnki wcale nie uciekają przed wilkiem, tylko wręcz przeciwnie. Próbują sprzedać wilkowi kolejne, coraz lepsze domki. Czy wilk ich potrzebuje? O tym jest ta historia. Tak jest. Pracownia Aurory, Jeleń i ważna książka dla młodzieży, Stan splątania. Polecam, zapraszam. No i jeszcze raz dziękuję, Roxano, za to spotkanie. Dziękujemy bardzo. Państwu bardzo. Pa, pa, pa. Wasza ciotka Książkula i świetna Roxana Jędrzejewska-Wróbel. Ta-dam! Brawo! Dziękuję za zaproszenie. Thank you.